Do tej pory miasto pomogło w różnej formie ponad 2000 osób i wydało na ten cel ponad 500 000 zł. Wynika z informacji, jaką przedstawił radnym Czesław Renkiewicz podczas dzisiejszej sesji. Dla około 1000 osób miasto było wyłącznie punktem tranzytowym, mówił prezydent, dodając, że grupa ta, zgodnie z życzeniem, została przekazana na teren Litwy, skąd nierzadko ruszyła dalej. Podobna grupa uchodźców znalazła schronienie w lokalnych punktach zakwaterowania. Wynika z tego, że aktualnie w naszym mieście przebywa około 1000 osób, które uciekły przed wojną toczoną za wschodnią granicą. Do dzisiaj ponad 600 osobom nadano już numery PESEL. W kolejce oczekuje jeszcze niespełna 200. Uchodźcy to głównie kobiety i dzieci. Dla tych w wieku szkolnym uruchomione zostały już w naszych szkołach oddziały przygotowawcze. Dwa zorganizowano w szkole podstawowej numer 2. Dla 13-osobowej grupy z poziomu klas 1-3 oraz tuzina starszych dzieci z poziomu klas 7-8. W szkole numer 6 dla najmłodszych uczniów powstał jeden oddział przygotowawczy na 14 osób. Aż 21 trafiło do takiego oddziału w pierwszym ogólniaku. Zajęcia dla nich rozpoczną się tu 4 kwietnia. W przedszkolach pojawiło się ponad 120 ukraińskich maluchów. Mieszkańcy miasta nadal starają się wspierać uchodźców, choć już nie czynią tego tak intensywnie, jak było to na początku. Do tej pory z miasta wyjechało 110 palet z pomocą, najwięcej do magazynu w Białymstoku, skąd były dystrybuowane dalej, oraz po jednym transporcie do Tarnopola i Lwowa. Aktualnie dostarczane przez lokalną społeczność dary przekazywane są do osiedlających się w mieście Ukraińców. Podczas składania raportu Radzie prezydent Renkiewicz apelował o bardzo potrzebne środki higieniczne, żywność o długich terminach ważności, ubrania będące w dobrym stanie, środki czystości. Wciąż można je dostarczać do punktu zbiórki w hali Arena albo do innych miejsc społecznych zbiórek, jak chociażby na ulicę Bakałarzewską. To centrum operacyjne facebookowej grupy Suwałki dla Ukrainy. Uzupełniać też można magazyn przy dworcu PKP. Jak dzisiaj się dowiedzieliśmy, w suwalskim szpitalu na świat przyszła już trójka dzieci urodzonych przez ukraińskie mamy, które opuściły ojczyznę z powodu wojny. Pytany o największe problemy związane z ukraińskim eksodusem, prezydent wskazał brak mieszkań dla uchodźców oraz ograniczone możliwości zatrudnienia. Jak podkreślił, nasi goście nie chcą żyć z pomocy socjalnej czy należnych im zasiłków. Bardzo chcą pracować. Miasto i podległe mu instytucje, według informacji Czesława Renkiewicza, mogą zapewnić zaledwie około 30 miejsc pracy. Prezydent wierzy, że bez problemu zostaną wchłonięci medycy, ale wciąż do zagospodarowania pozostaje ogromna, około 400-osobowa rzesza kobiet, które bardzo potrzebują pracy. O oferty apelował do pracodawców już nie raz. Samorząd oszacował również wartość potrzebnego rządowego wsparcia finansowego dla samorządu, realizującego mnóstwo zadań związanych z pomocą uchodźcom. Do wojewody trafił wniosek o kwotę niemal 13 milionów złotych. Te środki pokryją dotychczasowe wydatki oraz zabezpieczą kolejne, jakie trzeba będzie ponieść do końca czerwca bieżącego roku.